A gdybym sprzedawał balony, to co byś powiedziała? Czy coś byś przeciw miała, gdybym zaproponował ci Marszala, albo Świnie Pepe, albo Zygzaka McQueena, albo Jednorożca ze szpikulcem na długiej smyczy latającego? W dzisiejszym odcinku wchodzę, kto zostaje baloniarzem. Ale zacznijmy od początku. Skąd biorą się balony? Jesteśmy w Wołominie, a Wołomin z uśmiechu słynie. Przepraszam za to. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja już wiem, czego ja potrzebuję. Filip Warszawski, baloniarz, potrzebuje tonę psiego patrolu. Dobra. Nadmuchajmy te psy. Sam psi patrol, czy jakieś inne bajeczki też dokładamy? Proszę nie wymieszać, bo jest możemy dać teraz. Maszę i niedźwiedzia. Masza i niedźwiedź, oczywiście. Bing może tak. Być z Sulą. A z Krainy Loda to kogo damy? Może być Elza i Anna, może być ewentualnie albo też Olaf. Do pakietu, tak. Dobra, super. Powiedziałeś z Krainy Loda. Przepraszam? Powiedziałeś z Krainy Loda. Naprawdę tak powiedziałem? A z Krainy Loda to kogo damy? Krainy Loda... Wie pani co? To jest internet. Wchodzi, nie tniemy, jedziemy dalej. Dobra. I teraz jeszcze kwestia pompowania, tak? Z Helem. A, Helem, dobrze pani dodała, bo już teraz to wszystko razem nam się tutaj połączyło w jakiś taki magiczny zestaw. Ja to napompuję sobie. Dobrze, okay. Ile płacę za jednego balona? Po piątaku. Po piątaku, tak. Po ile będę sprzedawać? Od 30 do 60 zł spokojnie może pan je puszczać. Jaka to jest przebitka? Kupuję po piątce, sprzedaję po 60. Teraz tak, będziemy pompować. Dzieci, jaki to jest pies? Marszal. Marszal, czyli teraz nadziewamy, znaczy nakuwamy... Co my z nim robimy? Z boczku. Wtykam go. Tak, tylko tak głęboko trzeba go tam... Muszę go nakuć? Tak. Przebić go muszę? Nie, spokojnie, tam się nic nie przebije. Trzeba tylko tak go wsadzić głęboko i naciskamy. I co teraz? Naciskam, o tak. I idzie. I idzie? Idzie. Ekstra. Rośnie. Proszę bardzo, dla was Marszal. Jest radość? Wow. Spontaniczne wybuchy radości. Dla kogo będzie ten balon? Dla Stasia. Kim jest Staś? Brat. Brat! A ile brat ma lat? Zero. Jak to zero? Ma dwa dni? Właśnie urodził wam się brat? Tak jest. Ale ekstra! Gratulacje! Bardzo się cieszę. Dzisiaj wychodzi ze szpitala. Dzisiaj wychodzi ze szpitala, ale super! Cieszę się bardzo waszym szczęściem. Wy też cieszcie się moim, bo dzisiaj zostanę milionerem. Jedziemy robić biznes. Do widzenia! Dziękuję! Odjazd! Mówią, zrobić kogoś w balona, ale przecież to nieprawda. 60 zł za balona, drogi rodzicu, przecież uśmiech twojego dziecka jest bezcenny. Proszę pani, jest tylko taka sprawa, że... Tam jest jakaś ostra konkurencja, to jest jakaś mafia, to jest jakiś Proszków, Wołomin. Ja się muszę w cenach rozpoznać. Dobrze. Dobra, żeby wiedzieć ile... Ja wiem. No, ile stoi na rynku to. Dzięki. Dzień dobry. Musimy jakoś podzielić to miejsce, jakieś rewiry musimy tutaj właśnie ustalić. Filip, ale ten kresz masz zajebisty, powiem. No. Zajebisty jest, nie? Lata 70. No. Wczesne 90, dzień dobry. No dobra, to jak się dzielimy, nie? Wy dokąd chcecie mieć strefę? Ja do Anny? Nie mogę, bo tam coś wyje. Słyszę pani, że coś wyje. No ale ja słyszę to od rana, że to no. Dobra, to tak, ustalmy, to może inaczej, to mam inny podział. Ile wybierzecie za balona, takiego najbardziej topowego? 50 zł. 50 zł? To ja ustawiam się tu, ale ja razy dwa. Ja za 100 będę sprzedawać. Mamy deal? Nie. Piona. Dzięki. Tak to się robi, bro. Znaczy CIS. Ej, mordo, ale jak ty chcesz coś sprzedać, no. To nie w takim stroju, no. Trzeba ale że cenę. Co? Że nie zachęcam nie, no, do zakupu? Wyglądasz jakbyś z Wołomina przywiózł te balony, no. No bo przywiozłem je z Wołomina. Jedna rzecz, proszę państwa, rzeczywiście te saszety wskazują na to, że dzisiaj tu będą ostre łowy. Na szczęście jest rok 2021 i wszystkie moje saszety zastępuje
telefon. Dzisiaj płatności za te latające cuda przyjmuje w przelewach na telefon Blik, a całkowity dochód trafia prosto na konto Powstańców Warszawskich. Zaczynamy! Nie bądź sknera! Kupan balonu Heizera! Dzień dobry! Dzień dobry, jest serduszkową Elzę. To jest serduszkowa Elza? Tak jest. To jest film? Jaki film? Kraina? Lodu, Maciek, zapamiętaj, żebyś już się nie mylił więcej, tak? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ale zaraz, my w ogóle nie ustaliliśmy kwoty. A jaka kwota? No jest dramatycznie wysoka, bo to na Powstańców. No, no ja wiem. No to ile pani wycenia taką Elzę? 5 dyszek. 6 dyszek? 6 dyszek. I mamy ale to? Ze zdjęciem. 6 dyszek ze zdjęciem? U mnie poszło. Poszło? Pyk. Nowy przelew, 60 zł wpłynęło od Katarzyna. Tak jest. Dziękuję bardzo. Trzymaj bardzo mi miło. Trzymaj, nie puść, dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Co będzie dla panienki? Ja sobie wypatrzyłam takie to żółte słoneczko. Takie śliczne. Już tnę. Długi sznurek czy krótki? Czy średni? Długi. Długi. Niech będzie długi. Bardzo proszę. No jest super, jest słoneczko, to jest, będzie pogoda ale, jak wszyscy dzień. Ale ja widzę jeszcze na pulpicie, że tu jest chłopak. No jest. Że to dla niego. No właśnie o to chciałem zapytać, to jest słoneczko dla słoneczka. Dokładnie tak. Pięknie. To ja ci podaję numer. Dobra. 789 244 136. Ciach. I poproszę przelew Blik na ten numer. I mamy to! Dziękuję bardzo! Piątka! Dzięki! Dzięki. Autoryzuj. Autoryzuj. Uwaga, powiedz kiedy puścisz. Puszczam. Puszczaj. Jest! Siedzi! Siedzi. Ale to w ogóle poniżej sekundy było, co? To dłużej byś mi tej gotówki szukała. Pewnie. Pięknie, dziękuję bardzo. Jest. Ze zdjęciem? Ze zdjęciem. Dobra, to 6 dyszek. 6 dyszek, pięknie. Ja nie dziękuję. Ty za co dziękujesz? Ty nie chcesz zdjęcia? Nie my sobie zdjęcia. Ale że co? Ale że zdjęcie z takim starym grzybem to wiocha? Uwaga. Poszło. Siedzi. Gdzie ty tu widzisz minionka? Ten minionek z serduszkiem. Proszę bardzo, podtrzymaj. Dziękuję ci bardzo. Tylko nie uciekaj z tym, nie? A jak coś, to sobie będę szukać na Allegro. No, poszło. Siedzi. 5 dyszek. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. Dzięki. Dzięki. Kup balona od Heizera, aby wesprzeć bohatera. Ile kosztuje? O chłopaku. To nie są tanie rzeczy. Dobrze. Słucham? Przelew na telefon Blik. Dobre. Tak, masz? A minionka mamy? Ty masz Blika, ja mam minionka. Mamy deal. Dobra, kto dalej? Uda się za 10 zł? Za 10 zł? Ale musisz mi to wlać na telefon, bo ja się do gotówki nie dotykam. Wlewać na telefon jakby. Niemożliwe. No możliwe. Wasz bank się nie wlewa na telefon? No jakby te pieniądze nie wolno przelać. Naprawdę? Tak. Co to jest za bank? Jakiś... Paribas. O Jezus Maria, Boże, to tak. Zrobimy taki układ. Zostaw sobie tą dyszkę, jest twoja, a jak wrócisz do domu, to niech rodzice przeleją na zbiórkę dla Powstańców kasę. Może tak być? Znajdziecie ją na moim Facebooku. Okej. Okay. Mamy to? A to weź na lody. Którego chcesz balona? Pandę. Pandę. Panda, panda. Uwaga. Pyk. Proszę bardzo, panda. Okay. Trzymaj. Bym mogła jeszcze zdjęcie, jakby się uda. Jeszcze zdjęcie? Tak. Gotowa? Mamy to, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki, na razie, pa. Elza, z jakiej bajki? Kraina lodu. No, kraina czego? Ja nigdy nie wiem, jak to się odmienia. Kraina? Lodu. Lodu, lodu, właśnie. Kogo, czego? Nie. To wczoraj się nie próbuje. Nieważne. Ty nas pamiętasz? No jasne, że was pamiętam. Słuchajcie, to jest przepiękna historia. Czy wy wiecie, jak ci ludzie się w ogóle poznali i w ogóle jak zostali parą? Skąd ten człowiek się pojawił? A niech sami opowiedzą. Proszę bardzo, opowiedz tak w największym skrócie, jak tylko się da. W największym skrócie. Ty mnie spotkałeś. No to powiedziałam parę słów. Później on mnie zobaczył w telewizji. Później było między nami miło i jestem pan. Tak bardzo już bardzo. Wyobrażacie sobie, robiłem sondę na Nowym Świecie i nagrałem tę panią. Nie wiem, o czym była ta sonda? Kim chcesz być, jak dorosnę? Kim chcesz zostać, jak będziesz dorosła, jak byłaś mała, tak, co sobie marzyłaś? I zobaczcie, ten człowiek oglądał to w telewizji i się zakochał w dziewczynie z sondy ulicznej. Odnalazł ją i teraz mamy ten oto efekt. Teraz młody człowiek czeka na balonie. No właśnie. Proszę bardzo, wybierajcie, który dla was? Pieska, tak? Który chcesz oglądać? Przelew na telefon Blik, ale to jest niesamowite. Ja myślałem, że ja będę musiał całą Warszawę edukować, jak robić te przelewy. A tu proszę bardzo. Uwaga. Poszło. Dzięki. Trafiony.
zrobione. Dziękuję bardzo. Na razie, cześć, papa. No kurde, niesamowicie. Proszę, tylko musisz bardzo mocno go trzymać, żeby nie odleciał, dobra? Mamy to! Dziękuję bardzo! Dzięki! Co będzie dla ciebie? Słońce. Słońce. Tak. A kto jest słońcem? A kto właśnie chciałem zapytać, kto jest słońcem, który otrzyma to słońce? A jak ona się nazywa? Sylwia. Sylwia. Ależ ty trafiłaś po prostu. To się w głowie nie mieści. Proszę bardzo, trzymaj. Kocham ten dźwięk. Poszedł. Bardzo proszę, trzymaj. I pozdrowienia dla Sylwii. Zdjęcie. Proszę. A kto robi? A, to pan. Aha, bo pan rzuca tak zdjęcie. Nie, rzuci tak sobie. Ale ja się sobie. To zrobimy tak. Nie. To ja zrobię, a pan sobie wyciągnie ode mnie z social media. Spoko. Spoko, żeby nie było, że się spotkaliśmy nie wiadomo w jakim celu, prawda? Potem Sylwia zapyta, co wy tam razem na mieście robiliście? No jasne. Gdzie wy byliście? W Warszawie. Proszę. Outfit mamy na jednorożce, ale wolimy co? No. Pandę? Oczywiście. A jak robi panda? Panda! Jest i on, siedzi. Ile tutaj mi przyszło? Niech ja spojrzę. Czapkę drobnych. Stuwa! Ale numer! Dziękuję bardzo, to jest najdroższa panda, to jest najdroższa panda, jaką dzisiaj sprzedaliśmy. Ale warta. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Foteczka. Nie, za tą stówę to cała sesja. Proszę bardzo. Trzymajcie. To był pierwszy raz. To twój pierwszy raz z Blikiem? I to dzięki mnie? Tak. Ale zobaczysz, jak to ułatwia życie. Na pewno. Wiesz, ta kasa, non-stop, gotówka. I nie wiesz, na co wydałaś. To jest najgorsze. Ja jak mam gotówkę, ona mi się rozchodzi i ja nie potrafię tego odtworzyć. Prawda? Ja mam podobnie. Natomiast jak mam wszystko zapisane w telefonie, na co poszło, no to poszło, ale wiem na co. Ale lepiej nie patrzeć. Lepiej nie... O Jezu, też tak masz czasami? Zawsze. Że wolisz nie wchodzić na konto? Wiesz, że tam jest źle. Ale nie chcesz wiedzieć, jak bardzo źle. Ale się łudzisz właśnie. Podaję numer do przelewu. 789-244-136. I uwaga. Siedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kup balonika, bo ci Jarka kot nasika. Tak na szybko idę z głowy, nie? Uśmiechnij się, jak chcesz balona. Tak jest! Ale to będzie balon za 200. Uśmiechnij się, jeśli może być za 200. Myśli? Myśli? Nie, jest uśmiech. Dobra, żartowałem, nie będziemy tak narażać rodziców. Nie, jednak za 200, bo już płaczę. Dobra, będzie za 200, luz. No, jest spokój. Czekaj, co ja teraz obciąłem, bo się boję puścić. Nie, dobrze obciąłem, bardzo dobrze. Proszę bardzo, Lisek, świetnie. Biedronkę. Ach, to jest biedronka. Dziękuję mamie za przetłumaczenie. To będzie najpiękniejsza biedronka, jaką mamy. Biedroneczki są w kropeczki, trzeba tylko nie puść. Bo poleci. Co będzie dla was? Sky. Sky, Rebel, patrol nasz, radda. Ruszamy wam z pomocą. Here you go. Thank you very much. Do you know Blik? Yes, I Blik is Polish system of money transfer. Great. And we got it. Thank you very much. No worries, till next time. Bye bye. Have a good time in Warsaw. Bo to nie jest dla mnie kasa, bo to jest kasa dla polskich bohaterów. My tu akcję robimy. A, no. Skąd jesteście? Z Ukrainy. To dla herojów jest. Polskich. No. Kwota to, proszę bardzo, już sobie tam w sumieniu i w sercu rozważyć. Dobrze. Ile jest warte szczęście tych dwóch księżniczek. Ja myślę, że ono jest bezcenne, ale gdybyśmy mieli przeliczyć je na złotówki, to by było no ze 200. Teraz się okaże. Mamy to, ale kupa kasy! Marta, dzięki! Nie no, naprawdę jestem pod wrażeniem. Ja jestem w ogóle baloniarą. Przepraszam? Begę pardon? Baloniara. Ja wszystkim zawsze noszę takie balony. Aha. Z kwiatów od paru lat. Aha, chodź, zawiążę ci na ręce. Chcesz zawiązać ci? Tak, tak. Czekaj, tak. Czekaj, tylko. Nie, ale mamy taką jedną spektakularną ucieczkę. To była piątka, pierwsza piątka w szkole i kupiłam oczywiście piątkę balon, bo ja wszystkie ważne uroczystości rodzinne kupuję balony. I ta piątka uciekła tuż przed wejściem do klatki. I widzisz, jak ona ucieka i wiesz, że nic nie możesz z tym zrobić. Najgorzej, najgorzej. I ona wisi tym sznureczkiem. I ten sznureczek... Ale to było jeszcze tu! Tak, naprawdę, myślałam, że szuko złapię. Płakałam przez cały problem. Jak? Kto płakał? Ja! Ty płakałeś? Znaczy, to nie był płacz, to był taki to spazm. To był szloch. Tak, to był taki spazm, taki wiesz, z brzucha. Taki... To są dramaty.
To są ludzkie dramaty. To są ludzkie dramaty. Ile tu mamy? Potwierdzenie, potwierdzam. Jest, siedzi. Ewa? No? No to siedzi. No i co? No i... A, ekstra! Bo czekasz, aż się ucieszę. Jest! Nie. Stary, słyszałeś w ogóle, czy ty widziałeś te różnice między jednym dźwiękiem a drugim? Żadnej. Sekundy. To pół sekundy było. Dobra, co dla was będzie? Kubusia Puchatka. Tutaj. O tego. Tego, bardzo proszę. Baby shark to tororoto, baby shark to tororoto, baby shark to tororoto. Uwaga, przyszło. Super akcja. Mami shark to tororoto, mami shark, papa. Dzięki. Na razie, pa. No szło to jak woda i proszę, to jest wszystko, co mi zostało z dzisiejszego handlu. I jestem przekonany, że gdybym teraz wystawił to na publiczną sprzedaż, też bym to sprzedał. I to jest piękne, bo to pokazuje siłę narodu, no i jeszcze uwielbienie do baloników, a tak naprawdę to do świętego spokoju. Moi drodzy, ważna informacja, ten numer telefonu, który teraz tutaj się wyświetla do przelewów Blik na telefon, cały czas działa. Jeśli chcecie wesprzeć powstańców warszawskich bez kupowania balona, tak wirtualnie, tak od serca, to przelewajcie. Dziękuję bardzo, oglądajcie, wchodzę w to. Już za chwilę nowy odcinek. Kim jeszcze powinienem zostać? Piszcie w komentarzach. Pozdrawiam ja, warszawski baloniarz.